Ponad 302 miliony złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę trzeciego mostu na Sanie w Stalowej Woli otrzymał podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, o czym poinformowano podczas konferencji prasowej. Od lat mam tutaj zaszczyt i honor wspierać Stalową Wolę. Przy współpracy oczywiście z prezydentem Lucjuszem Nadbereżnym, z ministrem Rafałem Weberem udaje się naprawdę bardzo dużo rzeczy tutaj dla Stalowej Woli zrobić. Pamiętam jeszcze w 2009 roku, kiedy zapowiadaliśmy, czy to Via Carpatia, czy obwodnice, czy mówiliśmy też o tej szerszej infrastrukturze komunikacyjnej, mówiliśmy też o odtworzeniu potencjału Huty Stalowa Wola. Niewielu nam wierzyło, a może inaczej, przyglądało się z takim dystansem. Natomiast dzisiaj, po tych wielu latach, myślę, że każdy może powiedzieć, że to, co obiecaliśmy, to, co mówiliśmy, zostało zrealizowane, jest zrealizowane, a miasto Stalowa Wola wyrasta na jedno z najbardziej dynamicznych, rozwijających się miast w Polsce, z czego jestem bardzo dumny i dla mnie to jest naprawdę wielka rzecz. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził listę zadań, które w roku 2023 uzyskają dofinansowanie w ramach programu Mosty dla Regionów. I jednym z tych zadań, które wchodzi do dofinansowania w ostatniej fazie budowlanej, jest budowa nowego trzeciego mostu przez rzekę San, który połączy Stalową Wolę z gminami Pysznica, Radomyśl nad Sanem i Zaklików. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy przygotowani na to dofinansowanie, mówiliśmy o tym, że czekamy na dobry wniosek, na kompletny wniosek, który będzie zawierał i projekt techniczno-budowlany, w zasadzie rozliczenie tego etapu projektowania, dojścia do decyzji o pozwoleniu na budowę. No i tak się właśnie zadziało. Ostatnie rozstrzygnięcie ministra Andrzeja Adamczyka, no to właśnie zatwierdzenie finansowania na tą inwestycję. Cieszę się naprawdę bardzo, że kolejny kamień milowy jest już za nami. Ten most otworzy nowe możliwości komunikacyjne. Będzie on takim bardzo szeroko otwartym oknem na świat, ponieważ będzie w sposób bezpośredni komunikował miasto Stalową Wolę z drogą ekspresową S74. Inwestycje wesprze finansowo samorząd województwa podkarpackiego. Mosty muszą być wybudowane, tego nie było przez wiele lat. Mówiłem tutaj o trzecim moście, ale w Jarosławiu tam tylko jeden most w dużym mieście na Sanie. No to są takie zaległości, które po prostu my w tej chwili robimy i uzupełniamy te bardzo ważne inwestycje. Faktycznie to też, bo się może mniej mówi o tym, ale to jest też wielki wkład finansowy samorządu województwa podkarpackiego, bo te 20% przy tak dużej inwestycji to jest blisko 80 milionów złotych, które zabezpieczyliśmy w budżecie naszym, w WPF-ie są wpisane, no będą wydatkowane. Cieszę się z tego, z tej dzisiejszej decyzji rządu, pana ministra. My pieniądze mamy i życzymy powodzenia w realizacji. To niewątpliwie ogromna inwestycja dla Stalowej Woli, która otworzy komunikacyjnie i inwestycyjnie nasze miasto. Bardzo potrzebny trzeci most na Sanie, który lepiej skomunikuje Stalową Wolę, który będzie wzmacniał nas gospodarczo, a do tego ten architektoniczny wymiar tego mostu, a więc konstrukcja wantowa, dwa pylony, od których będą odchodziły metalowe liny, które będą pięknie tworzyły nowy wizerunek miasta otwartego, miasta dynamicznie się rozwijającego. I dzisiaj trzeba podziękować wszystkim tym, którzy z taką determinacją nad tym projektem pracowali. Tutaj szczególne podziękowania dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Mateusza Morawieckiego, dlatego że tak gigantyczne środki finansowe, które płyną dla naszego miasta, dla naszego regionu, nigdy wcześniej nie miały miejsca w historii. Dzieje się to dzięki dobrej współpracy na każdym szczeblu, zaczynając od właśnie rządu, parlamentu. Tutaj wielkie zaangażowanie naszych parlamentarzystów, pani senator Janiny Saratowskiej i pana posła i wiceministra infrastruktury, który miał dzisiaj tą wielką przyjemność złożyć ten historyczny podpis nad decyzją o kwocie ponad 302 milionów złotych dla Stalowej Woli. To pokazuje, jak skutecznych i dobrych mamy parlamentarzystów, ale również tych, którzy wspierają nas w regionie. Pan marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, który od samego początku wspierał nasz projekt, dzisiaj obecność wśród nas pana wicemarszałka Piotra Pilcha, przychylność więc władz regionalnych i wszystkich tych, którzy pracują tutaj lokalnie, w samorządach sąsiednich, pracując na to, aby Stalowa Wola, aby nasz region były silniejsze, mocniejsze pod względem gospodarczym, społecznym.
a bez wątpienia trzeci most na Sanie będzie bardzo mocno pokazywał to, w jakim kierunku dzisiaj zmierza Stalowa Wola. Inwestycja jest na etapie przetargu, w którym oferty złożyło 11 wykonawców. Weryfikacja ofert potrwa około 3 miesięcy. Przekazanie placu budowy planowane jest na jesień tego roku.